Dobra, to teraz lecimy do. Jak się nazywa? Ackermana. O, tu. Nie do Marka, kurwa. Wiem, że się nazywasz Ackerman, bo już grałam w tą grę. O, ja zaczekam pierdzielić gdzieś w kurwie. Gdzie to jest? Tutaj, tu się puka. Dobra, pukać muszę. Oho, kolejna wizja. Le. Widzicie, krzajty. No co? Pokaż. Niech pan to pokrypina. Dzień dobry. Jest tam kto? Proszę wybaczyć. Zapukałem i drzwi się otworzyły, więc wszedłem do środka. Nic się nie stało. Kim pan jest? Nazywam się Gus MacPherson. Jestem prywatnym detektywem wynajętym mnie w związku ze sprawą okolicznych morderstw. Doprawdy. Prawdziwy, prywatny detektyw i jeszcze w dodatku Amerykanin, co słyszałem po akcencie. To zdecydowanie wpływa na autentyczność stereotypu. Jestem Mark Agerman. Miło mi pana poznać. To są to panowie już dobra. Wzajemnie. Pan jest Anglikiem? Nie, jestem Jankesem, tak jak pan. Akcent zawdzięczam temu, że większość dzieciństwa spędziłem w Anglii. Widzi pan, mój tatuś jest ambasadorem. Podchwyciłem to jakoś przy okazji. Już nawet tego nie zauważam. Mark, kto tam? Błagam cię, Apolino, nie ruszaj się. Oho, to. Miałby pan czas udzielić mi kilku odpowiedzi? Na kilka czas się znajdzie. Strasznie ekscytuje mnie taka praca detektywistyczna. Trochę czasu już minęło, ale czy przypomina pan sobie wizytę inspektora Skalnicza? Przyszedł, żeby z panem porozmawiać. Ponoć doszło między panami do kłótni. To prawda? Tak, to prawda. A mógłby mi pan powiedzieć, o co poszło? Jak najbardziej. Oskarżył mnie o udział w, jak raczył pan to wcześniej elokwentnie ująć, okolicznych morderstwach. Oskarżył pana o zamordowanie tych kobiet? Otóż to. Da pan wiarę takiej bezczelności? Kto to widział? Ja? Mordercą? Całkowity absurd. Rozwinął jakoś swoją teorię? Nie bardzo. Tylko mnie oskarżył. Nie przedstawił żadnych konkretnych dowodów na poparcie swych zarzutów. Obawiam się, że to jego musi pan pytać o tę hipotezę. Przepraszam, ale muszę zadać to pytanie. Czy kiedykolwiek wykorzystywał pan te kobiety w celach innych niż pozowanie? Zawsze byłem zawodowcem, panie MacPherson. Nigdy nie tknąłem tych kobiet. Jeszcze raz pana przepraszam, ale muszę zadać. Rozumiem. Mark, już mnie to męczy. Cóż, przypuszczam, że na mnie już czas. Chyba tak. Muszę wrócić do pracy, zanim. Cóż. Zanim. Tak, wiem. Dziękuję za udzielenie mi odpowiedzi. Mógłbym do pana zajrzeć później, kiedy będzie pan mniej zajęty? Naturalnie. Jak już wspomniałem, najlepiej, żeby porozmawiał pan z inspektorem Skalniczym. Jeszcze raz dziękuję. A tak. To jest Bynajmniej taki nie ma malutki, za co. zobaczę później. Tak. Ale na tej fabuły, ale dupek. Ja, morderca? No wiadomo, że to on jest mordercą. Pieprzony jak Herman. No, kurwa. Ten dupek jest mordercą, ale dobra. Pania mam, dobra. Co z odczytania mam? Nie ten rozdział, ten czwarty. Gdzie to było? Rozprówa z perlowki, dobra. Tak, a propos tego, że pozory mylą. Atelier Marka Ackermana było straszne. Prawdziwa speluna, ale nie da się za.
przeczyć temu, że ten człowiek ma talent. Jeden lub dwa jego obrazy naprawdę mnie poruszyły i to nie tylko duchowo. Natomiast jako człowiek był trochę sztuczny. Tyle mówił o tym, jak to wspaniale poznać detektywa, a może po prostu jest zazdrosny, bo chciałby znaleźć się na jego miejscu. Dobra. Czyli dalej. O, przynasypał policjant. Dobra, czyli na policję jest. Na komisariat wracają za sobą. Tak, teraz pogadać z nim, tak? To idziemy pogadać. Trolowno. No i co? O, wejdziemy tu na pewno. Witaj, przyjacielu. Pan McPherson! Co mogę dla pana zrobić? Chciałbym porozmawiać z szefem. Zastałem go? Tak się składa, że owszem. Będzie go pan zadręczał irytującymi pytaniami? Mhm. Skąd pan wie? Strzelałem. Wchodź śmiało, przyjacielu. Znajdzie go pan na górze, na końcu korytarza po prawej. Dziękuję. Mhm. Tak, bo jak zadręczało. Pytaniami. Różne rzeczy to jest. Dobra, już. No. Dobra, chodź. O, co tu jest ciekawego leży tu? Nie? Takie krzesła nigdy się nie przyjmę. Mhm. Tam mam się tak. Ojej, dawaj, dawaj. Gaz, gaz, gaz. Co to jest? O! Aha, nie wiem, jak to zasłonę, tak? Hello, hello, coś tam się drze. Dobra, drzej się. A co? Tu? Tu chyba, nie? Skalnicz pisze, Skalnicz. Ojej, ojej. Inspektorze Skalnicz? Toż to sam rycerz w lśniącej zbroi. Wspaniały żart. Czego pan chce, panie McPherson? Właśnie wychodziłem. Chciałbym zapytać pana o Marka, miejscowego malarza. Co z nim? Jakby to ująć? Mówił pan, że nie ma żadnych podejrzanych w związku z tymi zbrodniami. A ten czarujący jegomość twierdzi zupełnie coś innego. Co dokładnie powiedział? Powiedział, że oskarżył go pan o te zbrodnie. Mógłbym wiedzieć dlaczego. Owszem, uznałem go za podejrzanego. Pan by tak nie zrobił. To, co ja uważam, nie ma żadnego znaczenia. Mój czas dla pana właśnie się skończył. No. W porządku. Może mi pan chociaż pożyczyć akta pozostałych ofiar? Nie, McPherson. Czemu nie? Chcę je tylko przejrzeć. Ej, myślałem, że wspólnie. Źle pan myślał. Ja pracuję dla burmistrza, nie dla dziwek. No to wydaje mi się, że pracujemy dla takich samych ludzi. Z tą drobną różnicą, że moje pracodawczynie znają takie pojęcia jak charakter i uczciwość. W tym momencie nasza rozmowa dobiegła końca. Mam coś do załatwienia. No, już, parucha. Bujaj się. Ale buchy. No, my coś załatwimy. Idźcie krzaj. Dobra, że sobie muszę przeczytać jeszcze znowu. Czwarty rozdział, czwarty. Dobra, wyłączkuwasz te rolowki. Skazki to unikat. Czyli inaczej dupek, dobra. A teraz zachowuje się dokładnie tak, jak tacy ludzie zachowują się wobec ludzi pracujących w moim zawodzie. Zupełnie zamknął się w sobie. Powinienem był przewidzieć, że współpraca długo nie potrwa, ale to nie ma znaczenia. Jeśli on uważa, że jest ode mnie lepszy, znaczy to, że będzie mnie nie doceniał
No i dobra, i co z tego? Unikat pierdolony. Zapisywać, zapisywać. I co teraz, mam tam z tyłu wejść jakoś? O, teraz mogę wejść. I co, wkradniemy się do dupka? Nie? Wkradniemy się, tylko jak to było? Jak ja to wkraść się, nie wiem. Nie pamiętam. Oho. I co dalej? Aha, dobra, i to weźmiemy. Aha, już pamiętam. Dobra, cegła czy kamień? Czy co to jest patyk? Dobra, teraz to trzeba połączyć. Tak. To połączyć z tym. O nie, co teraz mamy? Teraz co? A tu trzeba podejść do tego, nie? Chyba. Taką linkę nam się zrobić. Nie. Tak, to wiecie ci całej prawdy. No, no machaj, machaj, machaj ze filmiku. Ja nie muszę machać. On sam mach. Już? Dobra. Tutaj szukamy. Je, klucze jakieś. Dobra, co to jeszcze jest? Coś jeszcze? A kto jakiś? Szukaj. Aha, a to są klucze, no. No co? No co mogę tworzyć? Nie. No. Dobra. Czego nie twierasz? No jak to kute było? O Jezu, weź te klucze. No teraz? O Jezu, ja nie mogę. Drzwi. Zdjęcia jakieś. Uciekać szybko. Czekaj. Aha. Ten dupek. O! I jakieś zdjęcie. Z miejsca zbrodni zajmowanej ofierze przy spalonej dzielnicy. I znalezionej w parku jeszcze. Mogę mostu, o super. Dobra, to przecież.